systemie CargoLink możemy ograniczyć widoczność dokumentów tylko dla ich autorów, z opcją udostępniania ich innym. Ta funkcja przydaje się szczególnie w większych organizacjach, w których spedytorzy powinni widzieć tylko swoje zlecenia. Odpowiada za to moduł ograniczania widoczności dokumentów. Aby uruchomić go w systemie, prosimy o kontakt pod adresem support@cargo.link. Na tę chwilę moduł nie jest uruchomiony. Zajrzyjmy do listy dokumentów transportowych. W tym celu przejdźmy do transporty dokumenty. Obecnie na liście widzimy 210 dokumentów, które zostały utworzone przeze mnie i innych użytkowników. Mogę zajrzeć do każdego z nich. Aby uruchomić moduł ograniczania widoczności dokumentów, kliknijmy w lewym górnym rogu na imię i nazwisko użytkownika z ikoną koła zębatego obok. Z wysuniętego panelu spójrzmy na ustawienia firmy i wybierzmy pozycję system. Następnie zaznaczamy pole uprawnienia per dokument aktywny. Klikamy przycisk zapisz. W tym momencie uruchomiliśmy moduł. Ponownie zajrzyjmy na listę dokumentów. Obecnie na niej jest ich 4. Po zajrzeniu do każdego z nich zauważymy, że albo je utworzyliśmy, co zobaczymy na samym dole w sekcji informacje dodatkowe, albo zostaliśmy do niego przypisani, czyli dostaliśmy do niego dostęp. Zobaczymy to w pasku po prawej stronie. Aby przypisać kogoś do dokumentu, czyli dać mu do niego dostęp, należy dodać go w formularzu. Kliknijmy na ikonę edycji w prawym górnym rogu. W formularzu znajdźmy pierwszą pozycję w drugim wierszu, czyli przypisany kontakt. Osoba wpisana w tym polu będzie miała dostęp do dokumentu. Może to być inny spedytor zajmujący się zleceniem lub osoba odpowiedzialna za faktury. Jeżeli chcemy, żeby dokument był dostępny tylko dla nas, zostawiamy w tym polu swoje imię i nazwisko. Na koniec kliknijmy przycisk Zapisz. W organizacji istnieją osoby, które powinny mieć dostęp do wszystkich dokumentów pomimo włączonego modułu ograniczającego widoczność. Na przykład kierownicy działu. Możemy takim użytkownikom indywidualnie przyznać uprawnienia pozwalające na widok wszystkich dokumentów. Aby je przydzielić, należy kliknąć na imię i nazwisko w lewym górnym rogu i w sekcji ustawienia firmy wybrać pozycję Użytkownicy grupy. Znajdźmy użytkownika, który powinien widzieć wszystkie dokumenty i kliknijmy ikonę ołówka. Rozwińmy uprawnienia i przewińmy do sekcji System. Następnie zaznaczamy pozycję Core Skip Permissions, trzecią w kolejności. Na koniec klikajmy przycisk Zapisz. Od tego momentu ten użytkownik będzie widział wszystkie dokumenty na liście. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i dowiedz się, jak CargoLink usprawnia pracę i zwiększa zyski. Link znajdziesz w opisie. Polub film i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami w CargoLink.